Dzień dobry, Anna Trajanowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania piątkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Na wczorajszej sesji Rady Powiatu radni Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego złożyli wniosek o odwołanie starosty ostrowieckiego Zbigniewa Dudy. Opozycja od wielu miesięcy zbierała głosy, aby móc skutecznie odwołać starostę. Konflikt między radnymi a Zbigniewem Dudą narastał i prób porozumienia nie było. Każda sesja Rady Powiatu przynosiła nasilenie sporu. Ostre wymiany zdań między starostą a radnymi Klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego były regułą. Wniosek o odwołanie starosty odczytała na posiedzeniu w czwartek przewodnicząca klubu Agnieszka Rogalińska. W imieniu klubu radnych Jarosława Górczyńskiego mamy wniosek do pana przewodniczącego. Na podstawie artykułu 31 ustęp 1 ustawy o samorządzie powiatowym składamy wniosek o odwołanie pana starosty, pana Zbigniewa Dudy z funkcji starosty ostrowieckiego. Wniosek swój uzasadniamy brakiem konkretnej wizji powiatu, rozwoju powiatu ostrowieckiego, złym zarządzaniem jednostkami starostwa, wieloma procesami i nieprawidłowościami spowodowanymi zwolnieniami funkcyjnych pracowników starostwa oraz szkół i urzędów podległych starostwu, brakiem wizji na poprawę funkcjonowania szpitala powiatowego z ciągłą rotacją dyrekcji, wreszcie brakiem wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu, co skutkuje bardzo negatywnym odbiorem urzędu, jakim jest starostwo powiatowe. W związku z powyższym, my niżej podpisani radni powiatu ostrowieckiego wnioskujemy o odwołanie z tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, jakim jest starosta ostrowiecki, pana Zbigniewa Dudy. Po złożeniu wniosku do przewodniczącego pojawiły się pytania, czy jest on prawidłowy i czy spełnia wymogi formalne. Chciałbym tutaj zapytać, bo przed chwilą w imieniu klubu Jarosława Górczyńskiego, pani Rogalińska złożyła wniosek o odwołanie starosty. Ja bym chciał, żeby odczytano w ogóle nazwiska, które zostały podpisane na tej liście i czy te wnioski zostały złożone prawidłowo. Podpisy złożone zostały pod tym wnioskiem. Każdy z radnych może przyjść do tej rady i zapoznać się z tym wnioskiem. Mam formalny wniosek o to, żeby pan odczytał ten wniosek złożony przez panią radną Rogalińską. Razem z listą nazwisk, bo ten wniosek, jeżeli nie zawiera listy nazwisk i jeżeli ta lista nie jest adekwatna do wymogów ustawowych, nie będzie wnioskiem ważnym. Na początku swojej wypowiedzi zaznaczyłam, że jest to wniosek klubu radnych KWW Jarosława Gołczyńskiego. Wszyscy Państwo widzicie, kto jest w tym klubie i było ponad 2 lata na to, aby zapoznać się z naszymi nazwiskami. To, że nie znacie Państwo radnego Mariusza Pasternaka, już wiemy. Wszystkie te nazwiska, którymi my posługujemy się w tym klubie, są napisane pod tym wnioskiem. Także serdecznie zapraszamy kolegów. Proszę bardzo zapoznać się z tym wnioskiem. Widzicie, pani Barańska, pan Pasternak, Rogalińska, pan Dybiec, pan Górniak, pani Ślusarz-Magiera, pani Małgorzata Bień, pani Halinka Sławek, pan Piotr Maj. Nie ma dzisiaj Mariusza Wysokowskiego, który również podpisał się pod tym wnioskiem. Dziękuję bardzo. Ja chciałem uzupełnić wniosek starosty, bo przypuszczam, że chodziło o stwierdzenie przez pana przewodniczącego ważności tego wniosku, czy on spełnia kryteria, czy jest to odpowiednia ilość radnych. Tu nie chodzi o to chyba, żebyśmy utajniali tutaj w jakiś sposób tego typu wnioski, tylko chodzi o pewną przejrzystość i pewną zachowanie pewnej procedury. I myślę, że pan przewodniczący w racji swojej funkcji powinien taką właśnie stwierdzenie takie uchować, żebyśmy byli przekonani o tym, że ten wniosek wpłynął oficjalnie do Rady i został przyjęty i spełnił wszystkie wymogi związane z przepisami prawa. Panie starosto, od razu odpowiadam. Według mnie, bo ja nie jestem tu do oceny, tylko oceniać będzie wniosek komisja rewizyjna. Bo komisja, od tego rada ma komisję rewizyjną, żeby sprawdzała, czy to jest prawidłowo, czy nie, prawda? Według mnie jest prawidłowy. Tak, wniosek został przyjęty, ja go kwalifikuję jako prawidłowy, ale mówię to według mnie, w pierwszej ocenie tego wniosku. Teraz to komisja rewizyjna będzie sprawdzała, czy wszystkie procedury zostały zachowane, a jeżeli tak, to głosowanie nad odwołaniem starosty ostrowieckiego odbędzie się w ciągu 30 dni. Radni opozycji mają za mało głosów, by odwołać samodzielnie starostę. Liczą jednak na poparcie przynajmniej 3 radnych, którzy niedawno zostali wykluczeni z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Również inni radni mogą poprzeć to stanowisko.
Na czwartkowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni przyjęli budżet na rok 2017. Uzyskał on poparcie tylko 12 głosów koalicji PiS-PO. 9 radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego było przeciw. Dochody budżetu powiatu na 2017 rok wyniosą 130 milionów i 700 tysięcy złotych. Jest on wyższy od budżetu z 2016 roku o 6 milionów złotych. Planowane oszczędności w budżecie to 500 tysięcy złotych i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu. 12 milionów złotych będzie przeznaczone na inwestycje. To dwukrotny wzrost w stosunku do minionego roku. Z tej puli 7,5 miliona złotych zostanie pozyskane z zewnątrz. Najwięcej pieniędzy zostanie przekazanych na remonty dróg. Zaplanowano m.in. remont ulicy Polnej od Radwana do Jurzeckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Sieniejską, remont ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie i stabilizację skarpy wzdłuż drogi powiatowej Ćmielów-Kszczonowice-Przełuszyn. Oceniając projekt budżetu, należy brać pod uwagę realia, w których jest osadzony. W pierwszym rzędzie tworzy je kompetencje, w drugim środki znajdujące się w realnej dyspozycji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że budżet stanowi narzędzie polityki finansowej powiatu, a zgodnie ze strategią aktualnego zarządu zapisy projektu budżetu na rok 2017 są zaplanowane realistycznie. Po stronie dochodowej 62% wpływu stanowią dotacje i subwencje przychodzące z zewnątrz na wykonanie zadań w określonych dziedzinach. Będziemy je wydatkować zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem, pamiętając przy tym, że sam sposób planowania budżetu zależy od projektodawcy. Zwraca uwagę znaczący wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku PIT, który to wskaźnik od pewnego czasu systematycznie pnie się w górę. W szerszej skali można to interpretować jako jasny sygnał świadczący o stopniowo rosnącym stanie posiadania lokalnej społeczności. Po wielu latach chudych to dobra wiadomość, z której wszyscy powinni się cieszyć. Wyraźnie idą w górę dochody majątkowe. Dowodzi to skuteczności w sięganiu po środki zewnętrzne, a przy okazji pokazuje, jakie efekty przynosi współpraca powiatu z gminami tym zainteresowanymi. Mówiąc o wydatkach, należy wspomnieć o zwiększonym obciążeniu naszych finansów spłatą rat kredytu konsolidacyjnego, wynikającą z decyzji podjętych w poprzednich trzech kadencjach. Mowa o zaciąganych wtedy kredytach. Natomiast kontynuując praktykę zapoczątkowaną w zeszłorocznym budżecie, zarząd proponuje zmniejszenie nakładów na administrację. Towarzyszyć temu będzie wyraźny skok wydatków majątkowych, czyli środków, które przeznaczymy m.in. na inwestycje i remonty dróg. Na większych nakładach na roboty drogowe skorzystają w ten czy inny sposób wszyscy mieszkańcy powiatu. Te przeciwnie zwrócone wektory wskazują priorytety bieżącej kadencji realizowane w projekcie budżetu 2017. Kluby radnych wyraziły opinię o projekcie budżetu powiatu na 2017 rok. Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość odnośnie budżetu na rok 2017. Oceniając przedstawiony projekt budżetu, stwierdzamy, że budżet na 2017 rok zaplanowano z zachowaniem rozwagi budżetowej. Jest to budżet zrównoważonego rozwoju. Planując budżet na 2017 rok, dostosowano wydatki bieżące do możliwości osiągnięcia dochodów. Założono uzyskanie nadwyżki budżetowej przy jednoczesnym braku finansowania zadań inwestycyjnych z kredytu. Porównując zestawienie budżetu, stwierdzamy, że zaplanowane na 2017 rok dochody, jak i wydatki są dużo wyższe niż planowane na rok 2016. W dużym stopniu na skonstruowanie takiego budżetu wpłynęło przeprowadzone pod koniec 2015 roku urealnienie planowanych dochodów i wydatków bieżących do wykonania lat poprzednich poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych, dopasowując je do możliwych do wykonania. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano rozbudowę lub przebudowę dróg powiatowych. Są to przedsięwzięcia skonsultowane i zaakceptowane przez gminy. Przy wielu inwestycjach uzyskaliśmy, co jest warte podkreślenia, deklarację współfinansowania tych inicjatyw przez gminy bez udziału środków z budżetu powiatu. Aby nie dopuścić do zagrożenia
że zabraknie środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli, Zarząd Powiatu zwiększył kwotę finansowania oświaty oraz zapewnił środki na inwestycje oświatowe. Obecnie skonstruowany budżet jest bardzo jasny i czytelny. Daje gwarancję na realizację zaplanowanych inwestycji oraz realizację zadań bieżących przez starostwo i jednostki organizacyjne. Jest po prostu budżetem realnym. Mamy nadzieję, że deficyt budżetu powiatu ostrowieckiego w ciągu roku nie wzrośnie, a wydatki bieżące realizowane przez powiat zostaną pokryte dochodami bieżącymi. Poczucie odpowiedzialności, mając na uwadze dobro oraz oczekiwanie społeczeństwa powiatu ostrowieckiego, uważamy, że przedstawiony budżet jest budżetem odpowiedzialnym i dającym pewność i możliwość stabilnego funkcjonowania oraz rozwoju na kolejne lata. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem przedstawionego projektu budżetu. Stanowisko Klubu Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego w sprawie przedłożonego przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego projektu uchwały budżetowej na 2017 rok. Radni z naszego komitetu wnikliwie przeanalizowali przedłożony przez pana starostę Zbigniewa Dudę projekt uchwały budżetowej. Przedstawiony przez Zarząd Powiatu Ostrowieckiego projekt budżetu na 2017 rok wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2033 nie jest budżetem prorozwojowym. To znów budżet na przetrwanie. Przedstawione do realizacji zadania inwestycyjne stanowią tylko niewielki procent potrzeb mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Budżet to liczby, które, jak się mówi, nie kłamią, ale mieszkańców naszego powiatu interesują efekty takich działań. A tych z wielkim ubolewaniem stwierdzamy, że jest brak. Pomimo efektownych wystąpień i zapewnień pana starosty co do dalszego funkcjonowania szpitala powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, placówka wciąż zmaga się z olbrzymim zadłużeniem. Zaciągane są kredyty, a medialna otoczka mydląca oczy mieszkańcom nie wystarczy do zapewnienia ciągłości wykonywania usług. W imieniu pacjentów onkologicznych pytamy, co zrobił Zarząd Powiatu, aby ulżyć im w chorobie? Dlaczego pieniądze przekazane na ten cel przez gminy powiatu ostrowieckiego nie są wykorzystane? Gdzie dalsze środki na poradnię? Ogromnym zaskoczeniem było dla nas to, że zrezygnowano z wielu milionów złotych przeznaczonych na poprawę funkcjonowania SOR-u i budowę lądowiska dla helikopterów. Idźmy dalej. Co z poradniami przyszpitalnymi? Czy zostały na nie zapewnione środki? I czy mieszkańcy będą mogli przysłowiowo reperować w nich swoje zdrowie? Czy od 1 kwietnia nie zostaną bez pomocy pacjenci chorzy na serce? To wciąż pytania bez odpowiedzi. Czy w ostrowieckim przypadku, gdzie zapewnienie przez każdy powiat zadania publicznego, jakim jest ochrona zdrowia, powinno być określone jako zarząd nic nie mogę powiatu ostrowieckiego? Czy tylko trzeba czekać na odpowiedzi na pisma? Czy co znów odpowiecie państwo chorym na raka, że prawo nie pozwala, a ustawa nie zezwala? Dajcie ludziom możliwości. Szanowni Państwo, w przedstawionym projekcie budżetu zabrakło zainteresowania tematem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Górnickiego. Remont, termomodernizacja budynku przerosła wizję zarządu powiatu. Dzieci autystyczne i młodzież uczy się tam i przebywa w skandalicznych warunkach. To my, radni z klubu KWW Jarosława Górczyńskiego, zwracaliśmy uwagę na ten problem od początku kadencji. Okazało się, że ten remont jest nieopłacalny, zbyt kosztowny. Gdzie państwa zaangażowanie w pomoc tej placówce? Znów się nie dało? Czy nie ma na to środków? Za to olbrzymie pieniądze są przeznaczane, aby promować pana starostę. W 2017 roku zaplanowano na ten cel blisko 700 tysięcy złotych. To ironia i kpina z mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Pytamy, zarząd będzie promował poradnię onkologiczną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy czy poradnię dla sportowców? Czy może pan starosta dla odmiany będzie promował się nie w starym, a w jakimś najnowszym modelu samochodu? A może dalej, promocję w cudzysłowie nazwie się kwestię opluwania niektórych radnych wydawanych za publiczne pieniądze gazecie. 700 tysięcy złotych to podwyżki dla pielęgniarek, to możliwość zrealizowania fragmentu drogi, chodnika dla mieszkańców, drodzy państwo, albo tak potrzebnego sprzętu dla szpitala. Szanowni Państwo, polityka kadrowa, o której już wspominaliśmy wcześniej, wprowadzona przez Zarząd Powiatu, pozostawia wiele do życzenia.
nietrafione decyzje personalne, a co za tym idzie wypłata odszkodowań za to bezpodstawne zwolnienie ludzi z pracy, to kolejna kwestia, która obarcza budżet. Za wasze decyzje polityczne, bo nie ma to nic wspólnego z merytoryką, odpowiedzą mieszkańcy powiatu ostrowieckiego. Szanowni Państwo, wiele razy w naszych interpelacjach i zapytaniach na sesjach i komisjach zwracaliśmy uwagę na istotne dla mieszkańców sprawy. Niestety, z przykrością musimy stwierdzić, że wiele z tych spraw nie znalazło uznania w oczach zarządu, aby się nimi zająć. A na miasto jest to, w tych kilka kwestii, o których mówiliśmy wcześniej. Nie wystarczy wyremontować ulicę, jak w przypadku ulicy Polnej. Mieszkańcy chcą przejść bezpiecznie chodnikiem i pozostawić samochód na wyremontowanym parkingu. O projekcie budżetu na 2017 rok nie świadczy fakt o zaplanowaniu nadwyżki budżetowej w wysokości 500 tysięcy złotych, która ma być przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W poprzednich latach także taka nadwyżka była planowana, ale niestety nie była osiągana. Co ciekawe, zarząd planuje w kolejnych latach nadwyżki w wysokości w 2018 roku 500 tysięcy złotych, w roku 2019 milion złotych, natomiast w 2020 aż ponad 4 miliony złotych. I rodzi się pytanie, czy to jest planowanie, czy nierealne życzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, o których mówiliśmy, stawiają one już duży znak zapytania co do kształtu tego projektu. Nie zgadzamy się z taką polityką finansową. Będziemy głosować przeciwko takiemu projektowi budżetu na 2017 rok, który przedkłada zarząd powiatu ostrowieckiego. Stanowiska klubów radnych skomentował starosta ostrowiecki Zbigniew Duda. Dziękuję za merytoryczne stanowiska dotyczące budżetu na rok 2017. Dziękuję również Kawał Wogórczyński za polityczne stanowisko. Jeżeli porównujemy, ja chciałbym tutaj parę zarzutów, które pani radna w tej politycznym wystąpieniu złożyła. Na promocję 700 tysięcy, w samorządzie obok 900, proszę Państwa, tam nie kuje, tam nie boli, tam jest dobrze, bo to jest przełożony pani radnej. Proszę Państwa, szpital w naszym budżecie nie jest uwzględniany, jest uwzględniana tylko pomoc na urządzenia, więc odnoszenie się do tego jest następną polityką. Tak naprawdę to myślę, że to wystąpienie pani radnej być może miałoby sens, gdyby było na sesji absolutoryjnej. Pani ocenia rok poprzedni. Przepraszam, panie przewodniczący, odniosłem się do pani radnej, powinienem do pana. Panie przewodniczący, radna ocenia rok poprzedni. Rok poprzedni oceniamy na sesji absolutoryjnej. Na tej sesji oceniamy budżet przyszłościowy na rok 2017. Więc to wszystko, co usłyszeliśmy, nie powinno paść na tej sesji. Ja rozumiem, polityka, i jeszcze raz polityka. Tego można się spodziewać od przedstawicieli tego klubu. Mamy to na co dzień. Ja chciałbym, żeby wszyscy radni, zamiast zajmować się polityką, zajęli się pracą. Bo my tą pracą się zajmujemy. Z drugiej strony się mówi fajerwerki, baloniki, obiecanki, a my pracujemy. My pracujemy, to my wszyscy radni, którzy są zaangażowani w tą pracę, później widzą efekty. Efekt jest następujący. Zasypywaliśmy dziury w naszym budżecie. Tak wygląda historia. W zeszłym roku zrównoważyliśmy budżet. W tym roku mówimy, że będzie 500 tysięcy na spłatę zobowiązań, które nie ten zarząd te zobowiązania zaciąga. My je spłacamy, taka jest kolej rzeczy. Natomiast, proszę Państwa, budżet na rok 2017 to jest 131 milionów. Jest to budżet o 6 milionów większy niż był budżet na rok 2016. Więc widać, że tych pieniędzy będziemy mieli więcej. Jest to budżet nadwyżkowy, bo tak to się dokładnie nazywa. Czyli powiem tak, jak odstawimy tą politykę niektórych radnych, to pokażemy, że w końcu powiat
zacznie spłacać długi, które w tym powiecie cały czas do tej kadencji rosły. To za tej kadencji zaczynamy je spłacać. Ostatecznie projekt budżetu powiatu na 2017 rok został przyjęty 12 głosami koalicji PiS-PO, przy 9 głosach przeciwko radnych klubu Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. Spółdzielnia mieszkaniowa Krzemionki ogłasza przetarg ustny, nieograniczony, odbywający się według regulaminu wewnętrznego spółdzielni na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego na osiedlu Stawki 55/29 o powierzchni użytkowej blisko 58 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC i jest usytuowany na 4 piętrze. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5 m2. Cena wywoławcza wynosi 99 tysięcy, a wadium to 5 tysięcy złotych. Przetarg odbędzie się 8 lutego o godzinie 9 w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 15. Wadium należy wpłacić w kasie spółdzielni do dnia 7 lutego tego roku. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków przetargu w pokoju numer 18 oraz ze stanem technicznym lokalu w dni robocze w godzinach od 8 do 14 w uzgodnieniu z pracownikiem administracji w siedzibie spółdzielni w pokoju numer 9. Wpłaty wylicytowanej ceny nabycia lokalu należy dokonać w terminie do 30 dni od daty odbycia się przetargu. Po dokonaniu wpłaty zostanie zawarta notarialna umowa o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu. Powyższa czynność nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawarciu umowy, przeniesienia własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym obciążają nabywcę. Szczegółowych informacji udziela zespół członkowsko-samorządowy spółdzielni w pokoju numer 18 i numer telefonu 41 262 44 13. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie Kuriera w poniedziałek o stałej porze. Serdecznie zapraszam.